Program powstaje przy współpracy EgoSim. www.egosim.pl. Lubię bardzo tę piosenkę. Chyba miałem 15 lat, jak pierwszy raz w życiu pojechałem w podróż taką większą do Ząbkowic Śląskich. Tam był taki festiwal Folk Fiesta. Pojechała ze mną babcia pod namiot. Później była zresztą ze mną na Woodstocku, jeszcze na wielu innych festiwalach, także pod namiotem. I właśnie zespół Jak Wolność to Wolność tam grał i bardzo moją babcię też polubił. I ona też bardzo lubi tę piosenkę. To co, o granicach? O granicach. Aleksander Rulowski. Na granicy tu i nigdzie, gdzie uliczna dziwka cenę swoją zna, a policjant ze złodziejem udzielają dobrych rad. Tej przyjaźni protektorem chce być dobrze znany wstrząs. Tam stary żebrak wskaże ci miejsce, nie brudząc kartami rąk. Przed straganem z ideami zabrakło już wolnych miejsc. Handlarz kupił sobie wolność, ma czas i szeroki gest. Dalej czterech dysydentów wiodło z politykiem spór. Oto kto zawinił i czy jest lepszy wzór. Nieopodal pewien oświecony. Miał robić biedny klecha, żebrak radził mu żyć tak. Więc sprzedał książki, kupił śmieszny strój i z cyrkiem ruszył w świat. Na uboczu z głową w chmurach jakiś obcy człowiek stał. W swojej torbie miał nadzieję, za pazuchą chował wiatr. Miał pod czapką siwe włosy, a w kieszeni dziury dwie. Z jednej szczęście wypadało, w drugiej siedział pech. Ceną ciszy jest samotność, los napiwki sute brał. Choć poeci powiadali, miłość zatrzymuje czas. Przed oczami wizje wspomnień, w zaciśniętej dłoni piach. No to co, że serce boli? Aleksander Orłowski. Trudno jest zapamiętać tyle piosenek? Czy trudno jest teksty zapamiętać? Numerów jest prawie 30. Czyli trudno. Czasami. Tak. Okej, wielkie brawa jeszcze raz, dziękuję.